No piękna żaba, piękna. Dała dzisiaj fajnego szczupaka, obudziła tak naprawdę to bezrybie. A może jeszcze jeden tam stoi? Jest! Jest! Witam Was na kanale Marcin Kotowski Fishing. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na konkurs i na film. Tak naprawdę jest to fragment filmu Szczupaków z bagien, gdzie główną rolę zagrała pewna żabka. Miękka, przynęta, powierzchniowa. Na tym filmie możecie zobaczyć, że taka żabka potrafi być skuteczna. No i przy okazji piękny klimat niesamowitej bagiennej wody. Jeżeli oczywiście będziecie chcieli, to zapraszam Was do całego filmu Szczupaki z bagien i Szczupaki z bagien rewanż. Ale nie przedłużam, oglądnijcie ten fragment, a później porozmawiamy sobie o konkursie. Miałem założyć dla Was gumową żabę. Przygotowałem takowe dwie, tak jak Wam pokazywałem wcześniej, więc chyba zacznę od tej perłowo-zielonej. Ciekawie wygląda. Bardzo mi się podoba, to też jest ważne. Bardzo lotna. Jest! Pierwszy rzut. Pierwszy rzut. I słuchajcie, widzieliście kilka metrów. I jest na żabę z takiego miejsca wręcz niedostępnego. Czyli można na tą żabkę. Podobała mi się ona, słuchajcie. O! Jest na żabę. Pierwszy tutaj szczupak z bagna na żabę. Po tych nieudanych próbach za pierwszym razem, pierwszego dnia chyba 4 ryby, tak? Na tą żabę nie trafiły. Zobaczcie, pierwszy rzut, pierwsze przeprowadzenie i jak to jest wpięte. Jednak te rozgięcie działa, żaba działa. Ale silny, piękny szczupak. Ale silny, piękny szczupak. No, super. Naprawdę ten mi dał frajdę, ale to było niesamowite. Miałem już pójść stąd, miałem już tu nie rzucać. Ale sobie przypomniałem o tej żabie. Ale pięknie wcięte. I teraz jak ktoś powie, że na żabę się nie wpinają, to nieprawda. Wpinają się. Teraz Wam pokażę dokładnie jeszcze, jak rozgiąłem te haki. Piękny szczupak. Ale ten był szybki. Aż nie mogłem go Wam zaprezentować. Ale świetnie dał radę. No nic. Chyba jeszcze na tą żabunię to obłowie. Tak, widzieliście, pięknie to zagrało. Mocno nie rozginałem haków do góry. Rozgiąłem je bardzo mocno w ten sposób, a z całej siły na zewnątrz, żeby tutaj z boku odchyliły się one i czuję palcem, jak teraz przeciągam, że one się haczą od razu. Piękna żabka. Fajny kolor w ogóle, taka perełka tutaj, mieniąca i mocny serdyn na górze. Fajnie zrobiona. No piękna żaba, piękna. Dała dzisiaj fajnego szczupaka, obudziła tak naprawdę to bezrybie. No i nic, no, próbujemy wtedy, próbujemy dalej. Rzucić tam jeszcze raz, chociaż tutaj troszeczkę namieszała. Ale patrzcie, jakie się klimaty otwierają dla żaby. Widzicie tam ten basen? Myślę, że tą żabką da się tam rzucić. Oczywiście trzeba tutaj zrobić porządek, bo to się wszystko poplątało, te farfocle. Ale mi kurde dał frajdy, aż się nie spodziewałem, jeszcze że zapięty. No wszystko tak jak powinno być, słuchajcie. No teraz jest, dobrze. A może jeszcze jeden tam stoi? Jest! Jest! Jeszcze jeden. Tam w tym basenie. Drugi rzut. Druga ryba. Zobaczcie, one się tam przestawiły. Jest. Piękny paj. No ten jest piękny. Kamerkę wam tu ustawię. O, ale zobaczcie. O, ale chciał jeszcze wyskoczyć. No nie, no nie wierzę w to. Drugi atak, drugi pewny. Zobaczcie, co on z nią zrobił. On ją po prostu zeżarł. Oho, tu bez szczypiec się nie obejdzie. Jest. I kolejny szczupak, piękny szczupak. Uciekaj. No. A! Chciał zaparkować w Zielsku. I co, jak? Podobało wam się? Taka żabka naprawdę potrafi dać mnóstwa frajdy. No i jakby klimat sam wędkowania niesamowicie mnie zauroczył i na pewno w tym roku spróbuję coś takiego powtórzyć. Ale miało być o konkursie. Ja dzisiaj mam dla was dwie przynęty. Miękką przynętę powierzchniową i twardą przynętę powierzchniową. Żabka, jak to żabka, frog. No i Vizi. Ten wobler nazywa się Vizi. Jest to wobler w formie wall the dog, czyli idzie pyskiem do góry i takim wężowatym ruchem można go zwijać do siebie. Świetnie w ten sposób też imituje jakby taką powierzchniową żabkę. Co należy zrobić? Nic wielkiego. Wystarczy wpisać w komentarzu, że bierzecie udział. Oczywiście dodatkowo zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a będzie mi z tego powodu naprawdę bardzo miło, i zalajkujcie ten film. Możecie także napisać w komentarzu, czy mieliście okazję łowić kiedyś w takim klimacie, takim bagiennym klimacie, i czy łowiliście kiedyś na taką przynętę powierzchniową typu żabka i czy udało wam się wyholować na tą przynętę szczupaka. Napiszcie o tym także w komentarzu i co? Widzimy się na kolejnym filmie. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam was. Hejka!